szara pleśń jest chorobą grzybową rozpowszechnioną na cały świat, mogącą atakować bardzo dużo różnych gatunków roślin. Poraża owoce zarówno na roślinach, jak i podczas przechowywania. Może atakować także inne części roślin, w zależności od gatunku. Mogą to być nawet nasiona. U mnie najczęściej atakuje jeżynę, truskawki, maliny, nieco rzadziej fasole, sałatę, pomidory. Choroba jest łatwa do rozpoznania. Miejsca porażone pokrywają się szarym, bardzo pylącym nalotem. Występują również brązowe plamy na łodygach, kwiatach, liściach. Grzyb najlepiej rozwija się podczas bardzo dużej wilgotności, najlepiej po długich opadach i gdy temperatura jest w miarę wysoka. Zapobieganie, zwalczanie. Odpowiedni rozstaw, rośliny nie mogą rosnąć w zagęszczeniu. Uprawa na pełnym słońcu, podlewanie na ziemię, a nie na rośliny. Używanie ogrodkaniny przy na przykład truskawkach, tak aby owoce nie leżały na gołej ziemi. Uprawa odmian o jak najmniejszej podatności. Dobre wietrzenie tuneli i szklarni. Podozmian, odpowiednie nawożenie. Usuwanie porażonych części roślin, najlepiej jeśli się je spali albo zakopie. Należy uważać, aby nie uszkodzić owoców, gdyż nawet niewielkie rany są otwartą bramą do zarażenia. Dezynfekcja narzędzi, szklarni, skrzynek do przechowywania, opryski ekologiczne, np. poliwersum, opryski chemiczne najlepiej stosować w ostateczności, np. Topsin, Kaptan. Warto wiedzieć, że rozwój choroby jest ograniczony, kiedy jest niska wilgotność powietrza, kiedy występuje susza. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.